łobuzy! Dzień dobry. To nasze dzisiejsze śniadanko. Tak. Zrobiłam pancakesy. I są super. Karolcia ściągnęła paluszki. Muszę ściągnąć. Jak to się pisze na komputerze paluszka? Nie, ja robię zawsze tymi palcami tutaj, tak przesuwam sobie. No nie śmiej się, ciekawe jak dziewczyny to robią. A ja jutro idę na operację, muszę ściągnąć lakier. Schodzi już. A zaraz lecimy do tego, do miasta. No, pokażemy wam co będziemy robić. Trochę się stresuje operacja, powiem wam, że mam taki średni dzień, ale mamy swój wspólny, fajny dzień, więc to trochę rekompensuje. Śnieg zaczął padać. Dobrze, że ubrałem się cieplej dzisiaj. Bo zimno. Bo żona kazała. Tak. Idziemy po kulki, chodźcie. Idziemy po kulki. Zobaczcie, to są serduszka. Chyba jeszcze nigdy nie widziałem jeszcze takiego czegoś. Koszyk idziemy wybrać. Niebieski. No właśnie, zobaczcie, ile rodzajów niebieskiego jest, to jest masakra. No, ale to już ładnie tak wygląda, jak tak jest. Co myślałeś, coś taki mięto też? Nie wiem, tam właśnie ten baby blue. Albo royal blue. Czekaj. Musi przyjść tu do sklepu i stworzyć swoje zestawy, coś pięknego. To jest tak? Jak cukierki, także no. Wypadają z dołu. To ale musisz jeszcze jedną tą baby blue. Właśnie, podoba wam się takie połączenie? Moim zdaniem będzie ekstra. O nie to. Zrobimy tak i zobaczymy, że te kolory do siebie pasują. Srebrnego? Ja bym to wyciągnął. Jednak? No, a może ze złotem? To słabo wygląda. Co? Tak, ale słabo wygląda. A może złoto tu wsadzimy? Ale ty nie widzisz. Zobacz. To takie jest podobne. Zobaczmy to. W ogóle to jest tyle kolorów, że naprawdę można zwariować. I nagle chcecie mieć wszystkie odcienie. W jednym łańcuchu. Wszystkie odcienie w jednym łańcuchu. Tam tak też można, no bo są tutaj też kolorowe. Zobacz, jak ładnie to wygląda. O, i teraz nie, jest teraz pięknie. Spoko. Ale pięknie. Dobra, ale teraz musiałabyś jeszcze coś wyciągnąć. Fajnie, wygląda jak kocyk, nie? Nie wygląda jak kocyk? To będzie nasz oficjalny łańcuch, który możecie tutaj kupić ze zniżką. I właśnie to jest stworzone przez nas tutaj w wielkich bólach i trudach. Nie no, żartuję, nie w wielkich bólach, które bardzo przyjemne. Także to jest nasze zestawienie i będziemy zabierać taki zestaw do domu i pokażemy wam w domu, jak świeci. Na pewno sobie powiesimy śliczne. Zestaw się nazywa? Hej, łobuzy. To jest chyba logicznie. Przepraszam, co pan tu robi? Jesteśmy na premierze. Tak, idziemy zobaczyć. I będziemy oglądać tatę Natalii, kokosowej tęczy. Idziemy szukać Natalii. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Idziemy na dół, szukamy Natalii. Siedzimy na balkonie. Nigdy nie siedziałam na balkonie, raczej. Za złożoną pracę. Brawa. Strasznie śmiesznie. Pod koniec w ogóle całe rozwiązanie było mega. Nie wiedziałam, na początku do połowy sztuki nie wiedziałam, o co chodzi, ale świetnie tak to jest. No, idzie Natalia. Natalia jest z nami, cześć. Cześć, cześć. Jak się czujesz? Dobrze. Ja się dobrze, dobrze w teatrze czuję, że tak powiem. Więc nam się mega podobało i polecamy. I dziękujemy za zaproszenie. Nie ma za co, mam nadzieję, że się podobało. Myślę, że było całkiem śmiesznie. Nie wierzę w to, nie wierzę w to, słuchajcie. Pada śnieg, pada śnieg. O ja! Już dawno nie było. Taka jazda. Ale w ogóle nie było nas 2,5 godziny, a zapadało. Uciekliśmy przed śniegiem. Przesiedliśmy się, bo się tamci z tyłu wydzierali. Siadali na siebie nawzajem. Nagrałam coś. Zobacz. Przegrzybka. A z tamtej strony są cukierki i oni podkradają cukierki. Jak na słoik przystało, wszystko mamy podane w słoikach. Zupka. I nasze wdrożone herbaty. Wszystko w słoikach. I pełno słoików wokół nas. Zapadało. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szybko. No to nie wiesz, kiedy ja zamawiam.
już jesteśmy w domu. A ja mam całą mokrą głowę, bo padał śnieg, słuchajcie, szok po prostu. Szok. To jest marzec. Po prostu raz jest gorąco, a raz spada śnieg. Jestem w nie, szoku. Nie, to jest źle. Czy ja w ogóle mam jeszcze makijaż na twarzy? Masz makijaż. Jakieś wyglądasz. Byliśmy w teatrze, było zarąbiście i byliśmy też w słoiku zjeść, ale mi się do końca tam nie podobało. Bo mięsko dostałeś nie bardzo. Dostałem zmielone mięso i było suche, a miało być medium. I tak narzekam na mięso, bo mięso musi być... Mięso trudno zrobić. No to właśnie, ale chyba nie po to ludzie są kucharzami tam, żeby to zrobić dobrze, nie? To nie robi sprzątaczka mięsa, a nie kucharz sprząta w restauracji. Tylko po to ma się ten zawód chyba, nie? Masz rację. Tak samo jak ci dziewczyno paznokcie z pieprzy albo włosy. Dziś źle zrobię, tak? Co to do paznokci to cierpię, bo musiałam zmyć i czuję się jak bez ręki dosłownie. Aż mnie bolą, po prostu tak psychicznie mnie bolą. Już nie przesadzę. Darek to nie wie o co chodzi, ale wy na pewno wiecie. Jeszcze muszę u nóg zmyć, bo jutro jest operacja. A to jutro wam będziemy nagrywać. Trochę się stresuję, zaczęłam się naprawdę stresować. No to dobrze. No, ale dobra, przejdźmy do miłych rzeczy. Sami skomponowaliśmy zestaw Cotton Ball Lights. I to są te oryginalne Cotton Ballsy, takie, które były pierwsze, jedyne, oryginalne. To jest zestaw kolorystyczny, który widzieliście, jak komponowaliśmy. I tutaj macie błękit, macie ten taki rose, nie wiem, gold czy coś takiego. Kolor też melanżowy, taki melanż szary. Wanilię. Dodaliśmy jeszcze platynę i taki indygo niebieski. I to jest przepiękny, przepiękny zestaw, dla nas idealny. I zaraz u nas zawiśnie, to jest aż 50 kulek. No i stworzyliśmy go specjalnie, no właśnie, po co specjalnie? Stworzyliśmy go dla was, dla łobuzów i na hasło Hej Łobuzy jest zniżka 15% na ten zestaw we wszystkich rozmiarach na stronie i w sklepie stacjonarnym. Zniżka minus 15 na Hej Łobuzy i ona jest ważna do końca maja. Podlinkujemy wam na dole, a my mamy dla was jeszcze prezentik. Mamy dla was kolejny prezent. Ups, zmokły nam jak te kuleczki. Za darmo? Mamy dla was rozdanie takich właśnie takich samych kulek, jak skomponowaliśmy. Tak, tylko one nie są nabite, bo my mamy nabite, bo już gotowe do noszenia, a wam zostawiamy tą przyjemność właśnie stworzenia własnego zestawu, tak jak chcecie sobie ułożyć, bo my układaliśmy randomowo, natomiast możecie ułożyć sobie według własnych preferencji. Także taki zestaw do wygrania, też to jest 50, więc ten najbardziej wartościowy, największy zestaw będzie wysłany osobiście przez nas, dla was, a zadanie konkursowe jest bardzo proste. Musicie napisać w komentarzach pytania do śniadania z łobuzami. Najbardziej kreatywny komentarz zostanie przez nas wybrany i dostanie taki zestaw. Macie tydzień czasu na zostawianie swoich komentarzy. No i co? Liczymy na waszą kreatywność. Będziemy czytać wszystkie komentarze, no i będziemy oczywiście nagrywać śniadanie z łobuzami. Tak, podaj się na Chmielną, bo... A no właśnie, na Chmielnej są jeszcze te wielkie kulki, które są dostępne tylko tam w sklepie stacjonarnym i nie są dostępne na stronie i możecie wpaść, zobaczyć wielkości, kolory i... Kule, to jest nowość i na nas są mega, więc musimy można się sobie zaopatrzyć w takie kule. Tak jak widzieliście w sklepie, można powiesić jako żyrandol, można postawić jako lampę. Jest dużo, dużo możliwości. Nie tylko do pokoju dziecka, ale też dla dorosłych można sobie skomponować dowolnie, także wpadajcie. Dziewczyny są super, na pewno wam pomogą. Dokładnie. I stworzycie swoje wymarzoną, swoje wymarzone kulki, a jak nie, to możecie wygrać nasze lub kupić takie ze zniżką. W ogóle przy łóżku tak w nocy fajnie to będzie wyglądać. A super. Tak tutaj czy nie? Tak w rogu, nie? W rogu, no w rogu chyba najlepiej. Będziemy sobie w nocy to palić. Właśnie Darek wpadł na to. Teraz mamy miejsce za kanapą. Tak. Właśnie składam makijaż Clinique. Koronowy. Delikatnie wchodzi w pomarańcz. I mam maskę na twarzy. Czarna maska. Darek mówi, co masz na twarzy? Czarną maskę. No mam. Trochę za blisko oczu sobie nałożyłam, bo mnie aż piecze w oczko. Operacja będzie tu. O, tu. Na mój Halux. Nie wiem, czy tu widać w tym świetle, ale jest. Tak. Tutaj na drugiej stopie też jest, ale ten nie jest bolesny, jeszcze ten jest właśnie bolesny. Także jak naciskam, jak chodzę, to widzicie, że Halux jest. No, teraz będą... Ojejku, będą głosy oburzenia. Pokazujesz stopy na YouTubie. Wiecie co, mam już to gdzieś. Jest tyle dziewczyn, które mają ten problem, które do mnie napisały, że ja się tego nie wstydzę. I właśnie teraz czuję, że stres mnie dziś wziął, słuchajcie. I moja cera zaczęła wariować. Jak się zaczynam stresować, to moja cera od razu wariuje. Już był taki spokój, ostatnio miałam tak ładną cerę na filmach. A teraz już czuję pod skórą, że tam zaczyna buzować, więc nałożyłam sobie maseczkę. Tak mi szkoda zmywać lakieru u nóg, bo mam tak ładnie pomalowane. Teraz się naprawdę zaczęłam stresować. Mówię szczerze, naprawdę zaczęłam się stresować samą operacją. Nigdy nie miałam zabiegu, pół zabiegu nie miałam żadnego. Naprawdę nic, nic, po prostu nic. Jedyne co miałam to zwichniętą kostkę u nogi. Jedyna rzecz, którą miałam. I to nie była operacja. Także naprawdę stresuję się szpitalem. Wiem, że będzie dobrze, bo szpital jest naprawdę super. I musi być dobrze.
i nie będzie trwała, nie będzie to poważna operacja, nie będzie trwała długo.